budowa typowego przekaźnika samochodowego taki najprostszy przekaźnik samochodowy składa się z czterech nóżek ten akurat mam taki który składa się z pięciu nóżek jak jest zbudowany przede wszystkim najważniejszym elementem jest ta cewka która tutaj jest nawinięta to ta cewka nawinięta na rdzeń tworzy elektromagnes elektromagnes po podaniu na niego napięcia zaczyna przyciągać płytkę stykową i zwierać nóżki jedna nóżka wyprowadzenia jest tutaj na tej płytce a druga do tego elementu podłączona i teraz jak włączymy przekaźnik, czyli elektromagnes przyciągnie nam z, y, tą blaszkę to powoduje przejście między tymi dwoma elementami i załączenie podłączonego do niego odbiornika Tutaj, jak widzimy, mamy dodatkową nóżkę, która jest na stałe zwarta. Czyli, jeśli chcemy sterować czymś, co ma być nie włączane, ale odłączane, to podpinamy właśnie pod tą nóżkę kolejną, i to jest na stale zwarte. Przy połączeniu przekaźnika napięcia na, na elektromagnes rozwiera nam się to połączenie. Taki przekaźnik typowy wytrzymuje około 20A. No i taki taki tutaj, tutaj przed sobą mam. Jak sprawdzić prosty przekaźnik typowy używany w samochodach? Jak sprawdzić, czy on działa i czy działa poprawnie. Przede wszystkim musimy znaleźć schemat tego przekaźnika. Zazwyczaj one są na nich naniesione. No i teraz znajdujemy styki sterujące i styki zwierane i rozwierane. Jak widać w tym przekaźniku. Sterowanie odbywa się na stykach 85 i 86, natomiast przełączanie na 30 i do 87 bądź do 87a. Styki 30 z 87a są normalnie zwarte, czyli normalnie, jeśli nie ma napięcia na stykach sterujących na cewce, to 87a ma przejście do 30. Od dołu oczywiście będą te piny opisane. Może nie widać, ale, ale są. Natomiast po podaniu napięcia na styk 85 i masy na 86 zwierają się połączenia 87 i 30. Ja do tego mam. Gniazdo będzie mi łatwiej. Włożę sobie przekaźnik do gniazda i za chwilę pokażę, jak to sprawdzić. Pierwsze, co możemy sprawdzić, czy ten przekaźnik w ogóle pstryka, czy ta cewka jest sprawna. W tym celu 86 podpinam pod masę, natomiast 85 na plusa akumulatora i słucham, czy on pstryka. Jak pstryka, to znaczy, że. Ta cewka, ten elektromagnes jest sprawny. Teraz sprawdzę, czy te styki, które się załączają, czy one nie są przepalone, czy nie jest tam coś zabrudzone, zaśniedziałe, czy przywarte. W tym celu do tego przekaźnika podłączył żarówkę H4. Ponieważ ten przekaźnik powinien wytrzymać 20A, H4 ma 55W na włóknach krótkich, 65 na długich co da mi około 5A, więc to już jest takie obciążenie, które powie na mi, czy, czy te styki są sprawne. I teraz, jak widać, wtyk 87 dopiąłem do masy, czyli ten wtyk, który, który będzie zwierany z 30, natomiast 30 podpiąłem pod żarówkę. I Jedno włókno żarówki daje do plusa. Żarówka nie świeci, no bo nie mam uruchomionego przekaźnika. Teraz ten przekaźnik uruchomię. Uruchamiam przekaźnik, czyli jedną stronę żarówki zwieram do plusa. Druga końcówka włókna idzie na nóżki przekaźnika, z przekaźnika do masy. I teraz ta żarówka powinna się zaświecić. W przypadku, gdyby ta żarówka nie świeciła mi jasno, tylko ledwo co się żarzyła, to mógłbym podejrzewać, że ten przekaźnik jest uszkodzony, że gdzieś tam pojawia się rezystancja na, na tych stykach, które powinny być zwierane. W tym przypadku żarówka świeci jasno, więc przekaźnik mogę spokojnie uznać za sprawny.